Szanowni Państwo, dziś będzie Cage z Gimperem, który już jest tutaj po mojej prawicy. Dzień dobry. Za chwilę dołączy do nas Laluna. Co ciekawe, między tymi zawodnikami, mimo tego, że nie walczą, iskrzy, bo Laluna na przykład poprosiła, żeby koniecznie nie siedziała na jednej kanapie z Gimperem, więc Laluna usiądzie bezpośrednio po mojej prawej stronie. Ostatnio wypuściłeś Bombsite B. To prawda. I czy jesteś zadowolony z finalnego efektu? Tak na 8 z plusem, nie? Co się takiego wydarzyło, że teraz bo to już jest 14 edycja. Hmm? Co się takiego stało, że wcześniej odmawiałeś występowania, bo na pewno miałeś propozycję, a teraz podjąłeś decyzję, że okej, wchodzę w to. Wiesz co, dwie kwestie. Z jednej strony moja Klaudia miała straszne parcie, żeby się bić. To znaczy ona jest bardzo taka nabuzowana, że chciała ćwiczyć sporty walki. I bardzo fajnie, że to poruszyłeś, więc, ale kontynuuj. Dobrze. Więc z racji, że ona miała na to zajawkę, to wiesz, zaczęliśmy o tym gadać, coś więcej ten. Ja też się zacząłem do tego przekonywać i bo ja wcześniej byłem taki, że nie, no bić się nie bardzo, bo ja się nigdy nie biłem. W sensie, wiesz, na ulicy, w szkole, żadnych solówek, coś, ja zawsze gadką wszystko rozwiązywałem, nie? Więc to było dla mnie bardzo nieintuicyjne, żeby pójść i się lać z kimś. Natomiast jakby druga kwestia też jest taka, że bardzo poprawiły się budżety i finanse. No to nie będę ukrywał, że jak Wojtek Gola u mnie był w Lekko nie będzie, to my rozmawialiśmy o tym, żebym ja się bił, ale wtedy ten hajs fejmy był taki, że jak sobie policzyłem półroczne przygotowania, takie wiesz, bo jak się za coś biorę, to staram się to robić na porządnie, nie? Więc policzyłem sobie, że półroczne przygotowania w sumie tyle, co nie zarobię przez to, że będę robił po prostu, wiesz, treningi pod fame, udzielał się, robił jakieś rzeczy tutaj, to ta garza mi wtedy wyrównywała, żebym wychodził mniej więcej na zero. Ale do walki namówiła cię Szeja. Tak. I walczy z Laluną. Laluna w jednym ze swoich materiałów na Instagramie zarzuciła, że Szeja się trochę chce na tobie wybić, na tobie się wybija i na niej też. I chciałbym teraz ten materiał puścić, a po nim zaprosimy Lalunę, żeby mogła się wypowiedzieć. Bardzo proszę o materiał, który wysłałem, nazywa się Laluna 1. Wychodzę do oktagonu z arbuskiem, a jej mężczyzna się wpierdala jak stringi w dupę. Gimper, zluzuj trochę te stringi, bo to, że nie masz jaju siebie w związku, to już każdy wie, że tam tobą kurwa rzuca ta dziewczyna i rządzi. Ale ty się nie wpierdalaj między pojedynek między mną a nią, bo to ja wychodzę z nią do oktagona, nie tobą. Obrońca uciśniony czy jaki chuj? To, że ona nie była znana, to już wiemy, że na moich barach chce się tutaj wypromować, ją wziąłeś dlatego, tak samo na twoich, ale jest okej, zgodziła się na walkę, szanuję, podjęła walki, to niech stoi ona i się tam pruje do mnie, a nie ty się kurwa wypowiadasz na mój temat wiecznie. Kim ty w ogóle jesteś, żeby się wypowiadać na mój temat? Bo tam trąba ci pokaże 14, co to jest pokora. Zapraszamy Lalunę. Witam wszystkich, witam, bardzo serdecznie, witam. Cześć. Dlaczego zarzuciłaś Gimperowi po pierwsze, że nie ma jaj w swoim związku, a po drugie, że Szeja się na nim wybija? To znaczy, ja tego nie zarzucam, że on nie ma jaj, to chyba on sam dobrze o tym wie. A, no to dobrze. Czy nie? W sensie zależy, wiesz, po czym masz szczękę założoną? Ja wam powiem tak, czy ja mam szczękę założoną? No. Nie, bo tak wygląda, sorry. Ale do kogo ty to powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to frajerzyś tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie wyjebać zaraz. Wow. Znaczy, to było do mnie pytanie, się nie wpierdalaj. Okej, okay, no dobra, no wiesz, jak chcesz, to może tak rozmawiać. Laluna, jedna prośba, bo... Jaka prośba? Pytanie było do mnie, tak, wpierdalaś ale się. Ale ja tego nie powiedziałem, żeby cię obrazić. Słuchaj, tylko obraziłeś mnie. Obraziłeś mnie. Rozumiesz, przepraszam kurwa? Bardzo, szanowni okay, państwo. No rozumiem, ale sytuacja uważasz, że to jest wygląda bardzo tak, dobry powód, żeby kogoś że nie mamy wyjebać? Tutaj oczywiście, ochroniarzy. Że tak. Tak uważasz? Tak uważam. Bo ktoś się ciebie o coś zapytał? Ale co ty się w ogóle pytasz, człowieku? Do ale mnie Laluna, poczekaj, to jest okay, w programie, w którym rozmawiasz, masz interakcję między uczestnikami. I co? Na tym to polega. Ale pytanie było do mnie zupełnie z innej beczki. Na chuj się wpierdalasz w ogóle? Zobacz, tak samo ty powiedziałeś, że jestem pizdą, nie mam jaj. Nie, ja powiedziałam, poczekajcie, ja jestem prowadzący, poczekajcie. Ja muszę powiedzieć, które do mnie było pytanie, wpierdalasz. Laluna, zaczekaj. Zaczekajcie mi powiedzieć jedną rzecz, bo chcę, żeby coś wybrzmiało. Twoja baba już tobą rządzi. I to wszyscy wiedzą, rozumiesz? Wszyscy wy wiedzą. Sami stworzyliście, słuchaj, sami stworzyliście sobie takiego TikToka. Dokładnie, memy. I ja do tego nic nie mam, No ale przedstawiasz to nie jako mem, tylko ale jako ale posłuchaj, prawie, a teraz kurwa, w momencie, jedziesz z konferencji i nagle, czy Laluny głowa będzie rozjebana, tak jak ten arbuz, a ona się odzywa, tak, tylko nie wiadomo, co z niej wypłynie. A co ty się kurwa odzywasz w ogóle na mój temat? To jest walka między mną a nią. Ty, nie myślisz, wiem, że moja głowa będzie tak rozjebana? Nie, bo jesteśmy na tej samej gali, rozmawiamy ale o sobie, oboje mamy walki, komentujemy. Czy ja przyprowadziłam swojego faceta, żeby on się wpierdalał do ale walki między mną? Ale on się nie bije na fejmie. Ja się biję na fejmie, komentuję sobie inne walki, no to ja cię wyzywam do walki teraz, skoro się bijesz na fejmie, wpierdala się między mną a nią. Bo ja myślę, że ciebie pierwszego rozpierdolę, ja ją biorę na podwieczorek.
No i co? Staniesz ze mną do walki, bo bijesz się na fejmy? Nie wiem, to jest, w sensie byłoby strasznie groteskowe, mam wrażenie. No ale no to słuchaj, no to sam sobie zaprzeczasz. Wpierdalasz się między mnie a nią. Wpierdzielasz się między mnie a nią, rozumiesz? Nie. Bo ja nie się biję na fejmie, dlatego się wypowiadam. Oczywiście, wypowiadasz, że tak. Mam kanał dla mnie nie masz jaj, który polega ja chcę na się z tobą napierdalać w klatce. I co ty na to? No dobrze, ja się z tobą nie będę napierdalał no w klatce. No to nie odzywa się, bo to jest pojedynek dobrze, między jesteś kobietą a dobrze kobietą. Okej, okay, ale jesteście pojedynkiem na fejmie. Ale tworzę to content, jest zobacz, kurwa moja przeciwniczka, nie ty! Dobrze, a to co ja dlaczego to moja praca. Nie, tworzę content odzywać commentary do sieci. Jak? Jeszcze czyli raz. Commentary. To, co Sylwester na przykład robi. Commentary. Dobra, poczekajcie, zaraz podyskutujecie, bo ale w ogóle to ty jesteś prowadzącym, czy on? Commentary, bo nie, no, nie, to właśnie, o to, to wiesz, że na Laruna, poczekaj, daj mi powiedzieć. Daj mi powiedzieć jedną rzecz. No nie, no nie wierzę, bo chodzi o to, jeżeli ja proszę. Będziemy mówić, że mam szczękę założoną, bo ja tak wyglądam. Jak ty, kurwa, wyglądasz? Jak zwykły kondon, kurwa. Ale ty nie zapytałeś, tylko powiedziałeś. Do jasnej cholery, szanowni państwo. Ja jestem prowadzącym i chciałem. Nie wiedziałem, że to tak wygląda. No to teraz się, kurwa, dowiedziałeś. Ale mogę powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Ale to ja zaraz wam oddam czas, tylko daj ja pierdolę, się taki nie narodził, kurwa. Daj mi powiedzieć jedną rzecz, bo zobacz, jeżeli ja proszę. Ty twoją chcę dziewczynę hejtuje cała Polska. Laluna, poczekaj, ale ty poczekaj, to jest mój program, poczekaj. Jak jest twój program, trzeba było mnie zapraszać. Jak ktoś, kurwa, mi jedzie, to ja wybucham. Tak, ale daj mi chwilę, ja ci zaraz oddam obrazić czas antenowi. Ale Laluna, mnie obraziłeś, okay? I za to stałeś w pysk wodą. Okej, okay, to faktycznie było dziwne pytanie i no mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o tą szczękę, ale daj mi powiedzieć. Ale jedna rzecz. Kłóćcie się słownie, natomiast nie ma tutaj ochrony, więc. No to chujowo, że nie ma ochrony. No bo to ja, jakby, ja nie spodziewałem nie się, że tu będzie face to face. Bo ja szczerze mówiąc, ja tu wychodziłam w pokojowym nastawieniu, znowu. Na konferencję wychodziłam w pokojowym nastawieniu. To ona pierwsza się odezwała, że ona się dziwi, że ja z nią wychodzę do walki. No dobra, kurwa, skoro dobrze, się dziwisz. Jeżeli cię to obraziło, druga sprawa, nie moment, miałem tego na druga celu sprawa. Ja nigdy w życiu nie zrobiłam tego, żeby ją poniżyć z tym arbuzem. Wiecie, dlaczego to zrobiłam? Żeby pokazać, z kim ja wychodzę, kurwa, do klatki. Że to jest bardzo mocna dziewczyna. No nie, bardzo powiedziałeś, silna. Powiedziałeś, że arbuz był nacięty. No to jest, że show to jest business. Że to jest fake. Show business. No ja rozumiem. Słuchaj, moja konferencja podobała tak się. Moja konferencja podobała się wszystkim, bo się coś działo. Ja się chcesz zgadzam monotonii? Ja się chcesz zgadzam. Ja z Klaudią zrobiliśmy największe show. Ja się zgadzam. No właśnie, ja o się czym zgadzam, uważam, że a ja wiedziałam, że ona go rozjebie. To jest show business, kurwa. Dobrze, no dobra, no git. No kurwa. A ty mi trafujesz z takim pytaniem. A jesteś zaskoczona, że ktoś to komentuje? Nie, na Instagramie? Nie, nie. No dlatego ja do tego nawiązałem, mówię, ej, czy to jej dlaczego głowa też pęknie jak ten arbuz? Ale dlaczego ty? Nie, będzie rozjebana, powiedziałeś. No będzie rozjebana. No rozjebana, bo ona wiesz, nie to też nie mogę tak powiedzieć. Też, jak sorry, ktoś, przepraszam, jak się nie, nie, poczekaj, powiem ci, co mnie wkurwiło. Wkurwiło mi przede wszystkim to, jeżeli ja proszę, że, bądź, już okej, okay, wygadaliście się, ale jeżeli proszę, dajcie mi coś powiedzieć. No kurwa, sorry, ale ty wiedziałeś, że zapraszasz mnie tu. Ja jestem od 5 lat ale w telewizji. Ale ja ciebie dopiero poznałem. Nie ja nie ma szans, żeby telewizji, jak ktoś mnie wkurwi, że o, dobra, ja się teraz nie wypowiem, bo prowadzący. Też się nie spodziewałem. To jest ciśnienie, wiesz, nie, tak, nie spodziewałem się też, że Gimper jakby nawiąże no ja do twojego wiesz, wyglądu. Ja tu wyszłam szczęką znowu, kurwa. Posłuchaj, drugie, jak możesz nawiązywać? Ja mogę wyglądać chujowo, mogę być plastikiem, mogę nie mieć szczękę, tego za duże zęby, chuj wie nie co. Ale twoja dziewczyna przeszła przez masakryczny hejt. Przez to, że ma tyle mięśni. Ludzie ją wyzywają od transów, że wygląda jak facet. Sama o tym kręci TikToki, że ma 2 metry, że ciebie nosi. I ja jej, kurwa, współczuję, bo ona przeszła przez falę hejtu takiego. No, nie jest tak? Nie powiedziałbym. Ja uważam, że w chuj ludzie ją propsują, zajebiście zrobić komentarze. No teraz, dobrze, ale poczekaj. No, teraz, to jak ty możesz krytykować innych ludzi, skoro twoja kobieta przechodzi taki hejt? Ale kogo no, skrytykowałem? Ludzie. Kogo skrytykowałem? Ale nie, bo to pytanie właśnie o tą no szczękę. To jest chore, kurwa. Ale no bo okej, okay, Laluna ma zrobione zęby. Dokładnie, ale ty ja tak, chciałam tak, mieć. Ale ty tak nawiązałeś, żeby to uwypuklić. A ja ty szczękę założyłem. No dokładnie, na wejściu. No to chuj, dostałeś wodą w pysk. Przepraszam, no nie wiedziałem, że tak czyli to wygląda w ogóle nie miało. A, to ty nie myślałeś, że ja se dam jechać po sobie? Tak samo a będzie to w klatce. Kurwa, tak jak to z tym arbuzem, to nie był pojazd, to tak samo nie miał być pojazd. Czyli ty nie chciałeś urazić no Laluny, tylko po no prostu naprawdę myślałeś, że masz szczękę. Tak, przepraszam, w sensie nie, pierwszy raz to zobaczyłem z bliska. Ty jesteś jakiś przyjebany? Ja cię naprawdę nie ale uważam ludzie, za głupiego typa. Bo zęby tak nie wyglądają, rozumiesz? No bo nie ty masz naturalne, nie a ja mam sztuczne. Znaczy, też mi nosiłem mi aparat 7 lat, miałem krzywe chuj. Masz coś do sztuczności? Nie. No właśnie. Ale zapytałem, bo ale nie wiedziałem. Ale po chuj tak pytasz? To ja tak jak ja bym się ciebie zapytała, a jakiego masz chuja? Pewnie małego. No może i chuj mam. No w życiu bym tego nie zapytała, ale mój chuj nie jest na zewnątrz. Mój chuj nie jest na zewnątrz. Aha, czyli że ja mam zęby zrobione, to każdy ma się mnie pytać.
pytać, czy mam kurwa szczękę. A ja nie chłopie, wiem, czy masz, kurwa. Ja nie wiem, czy masz zrobione, czy jest jakieś. Zobaczyłem, zapytałem. Ale pytasz, masz kurwa. Bo rozmawiamy, bo na programie. Ta dyskusja już trwa za długo. Okej, okay, powiedział, uraziło cię. Dobra, to, powiedział, kurwa. Że nie... Może mi polejesz. Tak, poleję ci. Ale nie wiem, co się wydarzy. Tak, ale mam nadzieję, że to będzie woda uspokajająca. Ja trochę zaczaruję. Kurwa, nie, no słuchaj, no naprawdę. Patrz, ja ci coś powiem. Ja ani do twojej Klaudii, kurwa, ani do ciebie. Proszę. Nic nie miałam, nic. Dobrze, ale ja mamy... w ogóle byłam w szoku, kurwa, tej mamy, wypowiedzi, mamy... nie, bo ja rozumiem, bo jak Klaudia się do mnie... Laluna, bo, aha, bo to jest twój program, tak, jest taki moment, że jak już ciągniecie ten temat zbyt długo, okej, okay, powiedział, uraziło cię to, wybuchłaś, no ale... ja pierdolę, no nikt nie będzie okay, mi takich ale... pytań zadawał. Twierdzi, że nie chciał ciebie urazić, no, tym. Nie ale chciałeś, mamy, ale uraziłeś. Mamy widza, który czeka już 15 minut. Jeszcze czeka, to jest nasz program. Tak, ale właśnie chodzi o to, żeby tu była też interakcja z widzami. No dlatego dobra, halo, halo widzu, jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz? Cześć, nazywam się Dydy, jestem z Poznania, słuchajcie mnie dobrze? Tak, do kogo masz pytanie? Mam pytanie do Gimbera, akurat fajnie, bo nawiązuje do tego, co się przed chwilą wydarzyło. Aha. Mianowicie, czy hipokryzją nie jest wytykanie Lalunie sztucznego wyglądu w sytuacji, w której sam masz przeszczepione włosy? Brawo, kurwa, tak się brawo! Zajerza, bo... Kurwa, jesteś hipokrytą, poczekaj, mi się głowa boli, nie? Kurwa, masz zrobione zęby. Poczekaj, w którym miejscu? Poczekaj, sam masz dosyć sztuczne zachowanie. Poczekaj, no, czekaj, Gimper, zanim odpowiesz, ja bym chciał tutaj, żebyś ty mi obiecała, bo przyszłaś z dwoma umieśnionymi kolegami. A dlaczego umieśnionymi? Nie. No mają mięśnie. Czy mi zagwarantujesz, że Gimperowi się w tym programie czy, i po tym ja nie programie potrzebuję nic nie stanie? To są moi przyjaciele! To są moi przyjaciele! Okej, okay, dobra. Dokładnie. Dobra, bo właśnie widzę, że się pojawiliście za kamerą i obserwujecie, nie? Ale nie chodzi o to, to może ja chciałam przedstawić tutaj, bo skoro ty jesteś taki mądry, że jak na wizji nawiązujesz do mnie, to może będziesz miał po prostu czelność do tych panów powiedzieć, żeby z tobą, czy będą mieli rozjebane głowy. Nie, rozmawiam w programie. Ale dobrze, niech Gimper odpowie na pytanie widza. No to ja ci powiedziałam, że ja z chęcią bym z tobą wyszła, bo bym cię rozjebała w sekundę, nie? To kit, ale uważasz, że to jest dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów? Nie. Moim uważam, zdaniem, że nie powinien się ten, kto ma mocniejsze argumenty. Bo ja mam walkę między mną a twoją kobietą. Ale nie wszyscy, się, bo ja ale wtedy... wszyscy się wypowiadają o wszystkich, to jest fajne MMA, pytają ich o walki. Sylwek no też mówi, co ja zrobię? Walce. Przyprowadzę swojego faceta, przypierdoli ci w łeb i wtedy wejdzie do pęta. Może być? No bo na tym to polega. Laluna, mamy pytanie od widza. Tak, gdzie... Dobra, przepraszam cię, przepraszam. Pamiętasz pytanie od widza Gimper? Tak. No okej, okay, to bo też nie będziemy trzymać na linii, bo to wiadomo, Gold leci, więc odpowiedz. Dobra, to w sensie inaczej. Pierwsza rzecz to jakby w którym miejscu ja, Lalunie, wytknąłem sztuczny wygląd, że to jest coś złego, albo że operacje są czymś złym. Nigdy no przecież życiu... powiedziałeś w internecie, że ona ma 10 kilo silikonu i że jej kurwa silikon z głowy wypłynie. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, no ja, jakby, albo powiedziałem że moim zdaniem... Było tak? Inaczej, nie wiem. Poczekaj, no. Stop. Powiedziałem, że i masz zrobione operacje plastyczne, to jest prawda. No ale co to ma? To jest prawda i to nie jest nic złego. No nie, ja się tym szczycę. No i zajebiście, w związku z tym... Ale ty się z tego wyśmiewałeś. Nie. No jak nie, a kurwa, w jaki sposób no człowieku, się... no to dlaczego fejtun? Mówiąc, że masz jakby ileś kilogramów... Ale poczekaj, odpowiedz widzowi, bo ja się nie mówiąc, że masz ileś... Dobra, to teraz tak. Tak, daj, niech mówię, jeżeli mówię, że Laluna ma zrobione operacje plastyczne i ma ileś kilogramów silikonu w sobie, nie wyśmiewam tego, stwierdzam jakby fakt. Ma zrobione operacje plastyczne, ma ileś kilogramów. Ja pierdolę, rozmawiam w wywiadzie i ktoś mnie pyta, co o tobie sądzę. Było pytanie o masę Klaudii, o różnicę wagi, że ty zbijasz wagę. Więc powiedziałem, tak, masa Klaudii to tkanka mięśniowa. Twoja masa, na nią między innymi składa się to, co wszczepiłeś sobie podczas operacji. I to nie jest hejt, to nie jest nic złego. Nie, to było wyśmiewanie. Ale tutaj chłopak się pytał, dlaczego, czy nie jesteś hipokrytą, bo wyskoczyłeś mi kurwa z pytaniem o zęby. I teraz tłumaczę, bo jakby pytanie było z presupozycją, że ja wyśmiewam się z twojego ja wyglądu. Tam, bo ja i tłumaczę, że tego nie robię. A nie. Tłumaczę, że tego nie robię. To jest okej, okay. Napierdalaj sobie operacji ile chcesz. To co jakby chłopak powiedział. Ale ty jesteś hipokrytą, kurwa, ja też robiłem przeszczep, mam zęby, jakby wiesz, nosiłem aparat. Ty masz dziewczynę, która ma większe mięśnie od jednego faceta. No i zajebiście. No tak, no, mi się to podoba, też chuj, podoba, to ale zajebiste. Moment. Ale w Polsce jest taka dupa krytykowana. Jest hejtowana. A ty kurwa ale przychodzisz i krytykujesz mnie. Nie, powiedziałem ci, że się nie krytykuje. Powiedziałem ci, że zajebiście, wyglądaj sobie jak chcesz. Ja pierdolę, nie wierzę, nie? Że mi się to nie podoba subiektywnie, ale chuj mi do tego. To jest jakby wiesz, twoje ciało, tobie ma się to podobać. Właśnie śmieję z Poznania. Tak. Dziękujemy bardzo. No. Jesteś usatysfakcjonowany swoją odpowiedzią Gimpera? Jestem usatysfakcjonowany dymami. Odpowiedział niekoniecznie, ale śmiesznie. Pozdrawiam. Dobra, Sylwek, to powiedz ty mi jako operator. W sensie, czy czujesz, że w moich wypowiedziach i tym, co zdecydowała Laluna, ja jestem ofensywny do jej wyglądu i czy ją obrażam? Oczywiście, że mnie obraził, powiedz szczerze, ale kurwa. To pytanie do mnie jest, Laluna. I dobra, ja bym prosił właśnie o taką rzecz, bo face to face charakteryzują się dymami. Ja tutaj się cieszę, że są dymy, ale... Ty, ale ty w ogóle, ty, jak ty możesz zapraszać mnie tu z tym chłopem, który obraził mnie kurwa w internecie, myśląc, że ja będę siedzieć cicho? Ale okej. Kochany!
Dobrze. Cieszę się, że to się tak odpowiadaj mu, tylko że jak ja proszę, że już przerywamy dymy, bo dobra, słuchaj, w internecie no to, jest tak. Słuchaj, no, dymy są tak fajne, ale w drugiej rundzie przerywamy walkę, kurwa. Posłuchaj mnie. Dymy są fajne, tak, bo jeżeli już ktoś by zaczął skakać komuś po głowie i żeby było tego za dużo, to należy nie, no jak? A w tym momencie, wiesz, przez 15 minut wokół tego tematu. Gimper powiedział, że nie chciał ciebie urazić, przeprosiłeś chyba nawet za to, jeżeli się tak poczuła, tak? Dobrze pamiętam? To mogę jeszcze raz, to przepraszam. No to jeżeli ciebie to uraziło, to... ja przepraszam za oblanie cię wodą. Bo to była reakcja taka... w miarę nawet dobra. Dobrze, że nie wjechałam w ciebie bardzo, z nogi. Bardzo mnie obudziło do dyskusji, więc no, bardzo fajnie. Wiesz, o co mi chodzi? Ja ci powiem. Chodzi mi o to, żebyś nabrał szacunku do takiej kobiety jak ja, bo sam masz inną kobietę. Czy uważasz, że moje wypowiedzi były bez szacunku, że chciałem no, ciebie obrazić w nich? No, to jest raz. A dwa, dlaczego się wpierdalasz? Okej, okay, no to już robiliśmy, więc jeszcze raz. Ja no? Wiem, że Klaudia jest troszkę cięższą osobą jak ty. Ty jesteś naprawdę inteligentnym chłopem w internecie i tak dalej, bo ja wiem, że ty jesteś inteligentny, jesteś z innego świata, ale ja szanuję ciebie, tylko jeżeli ona wchodzi w ten show biznes, daj jej trochę, kurwa, fory. Daj jej trochę fory, bo ty ją pchasz, to... ty się wtrącasz, ty gadasz, niech ona próbuje się ale sama. Ale ona robi, w sensie ona jakby bardzo ja dobrze wiem, sobie że radzi, teraz nie? Pójdzie fajnie i tak dalej, ale daj jej fory, nie wiesz, pchaj to, się, kont... nie pchaj się, bo nigdy, ale to nigdy. Ale Luna, bo ty masz taką taktykę, facet... posłuchaj, mi się jedna rzecz nie podoba, masz taką taktykę, że nie dajesz mu odpowiedzieć. Aha, no przepraszam, dobra, to stosujesz taktykę, ja przekrzyk... bo ja może za dużo rzeczy tak, mówię, nie? Przekrzykujesz i on nie jest w stanie odpowiedzieć. I zobacz, to może ja... Bo ja jestem zagotowana i to tak ciekawie temat zakończyć. I chodzi o to, że po prostu daj mi walczyć z twoją dziewczyną. Niech ona się też wypowie, niech ona powie, co myśli o mnie. Niech ona, wiesz, zabłyśnie się w tym showbiznesie, bo ona chce być w tej... Ja to szanuję, ona ma 20 lat. Jest z facetem, który jest znany i fajnie będzie, ona niech startuje. Ja już jestem, wiesz, ja już jest, kurwa na emeryturę niedługo pójdę, ale ona zaczyna. Ona zaczyna, daj jej trochę tego kurwa luzu, żeby ona zaczęła. Niech poddymi. Trafiła na bardzo mocną zawodniczkę. Ja nie mówię o biciu, bo niech ona sobie myśli o mnie, co chce. Ale ja mam charakter. Wiesz, co trzeba mieć w showbiznesie? Ja charakter. To trzeba mieć ja. Więc ja tylko ona to po walce ze mną już nabierze pewności siebie bardzo dużo. Daj jej troszkę luzu. Ja se nie pozwolę. Kobieta może się wpierdolić, może mi ubliżyć, wszystko. Ale facet nie ma szans. Żaden. A z niejednym kurwa kozakiem już byłam, niejednym facetem byłam, kochałam i tak dalej. I po prostu ujebałam to z dnia na dzień, jeżeli coś nie tak było. Ty jesteś facetem, no, szei, nie moim, tak? Mhm. Nie wypowiadaj się na mój temat. Ale posłuchaj, jeżeli w wywiadach zadają mu pytania... Ale to nie było w wywiadach, on tak gada, że w wywiadach. To było śmianie się. Część... Ale dobra, chuj, przeprosił, ja przyjmuję. Bo może, mogę tak. Podrzuciła. Przepraszam, dobra. Dobra, teraz... To słuchaj, Kasia, zbiorczo, jeżeli jakby o mnie chodzi. Żadną moją wypowiedzią nie miałem na celu jakby w ciebie się wpierdolić w taki sposób, żeby się z ciebie zaśmiać. Czy... A co zrobiłeś? Słucham? A czego tak zrobiłeś? Bo sobie rozmawiałem po prostu luźno w wywiadzie. Nie, to nie, znaczy, to nie było tak jak ty powiedziałeś, czy że show biznes... Czy Laluny głowa będzie rozjebana ale jak ten to arbus? Było na Instastories. No, dobra, to no. Daj mi dokończyć, jakby, bo wypowiadałem się też na twój temat w wywiadach. Nie wiem, czy słuchałaś, nie, może nie. Nie, właśnie ja nie oglądam nic o was, bo ja dobra. Wiem, że tam są hejty, nie hejty. Ludzie mnie postrzegają tak inaczej. Ale dobrze, dajmy mu dobra, to ja znowu się... Ja mam do siebie tyle pytań, że będziesz miała swój czas. Dobra, więc teraz tak. Naturalne jest na przykład, jeżeli chodzi o wywiady, no. Że ludzie, jakby my z Klaudią często na przykład wywiady dwójkowe robimy, że tak, oboje, tak, wiesz, tak, się wypowiadamy. I ludzie też mnie pytają, ją pytają, co sądzisz o trąbie, mnie pytają, co sądzę o przeciwniczce Klaudii. Więc tak pozwalam sobie wyrazić opinię, jeżeli ona cię w jakiś sposób wkurwia lub boli lub uważa, że jest skierowana przeciwko tobie. Nie, nie no... boli mnie to, bo cała Polska o mnie tak gada. Git. Cała Polska gada o mnie, że ja mam kurwa silikonu, 10 kilo, to i tamto. Ale ludzie, nabierzcie szacunku. Tylko, do że to nie było osób. Złośliwe. To w sensie ja... A to na Instastory ja myślę, że ten temat że... mamy dobra, to Instastory. To ja... Instastory tylko dokończę. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Instastory, to czy mogłem zadać Klaudii pytanie, cześć, jak się czujesz po konferencji, czy uważasz, że wygrasz walkę z Laluną? Mógłbym. Właśnie. Ale zapytałem, czy głowa Laluny pierdolnie jak ten arbus, bo tak jak ty powiedziałeś, to jest show biznes, więc ja wolę jej podkręcić pytanie, ale żeby ona mogła... Ale dlaczego ty? To on powinien to zrobić, bo to jest prowadzący. Bo to jest moje Instastories. Nie, ale to Klaudia ze mną walczy. Mój facet nie wszedł na Instastory i nie powiedział, słuchaj, Gimper, rozjebie ci dupę, wyjdziesz ze mną? Mógłby, zajebiście. Chcesz tego? Dymesy. Chcesz tego? Czy może tak na Instastories powiedzieć, no. Nie, wejdzie zaraz na żywo i ci powie. Nie, wtedy przepraszam, może, bo tutaj właśnie. Wtedy ja odpalę całą, no za całą właśnie, manę, no rzucę utamowitej lewej nierozumnej sytuacją. Dobrze, ja szanowni państwo, ten temat mamy zakończony. Gimper nie chciał ciebie urazić tym pytaniem, tym pierwszym pytaniem. Oblaniem wody, przepraszam. Super, bardzo się cieszę. I teraz chciałbym już rozpocząć program. Jak sama twierdzisz, to jest dosyć nietypowe hobby, że twoim hobby jest moda. Było! Twoim hobby jest moda, tak masz wciąż wpisane na Instagramie i operacje plastyczne. No jak widać, ubieram się inaczej, tak, nie? Ale co takiego lubisz w operacjach plastycznych, ale że to było, jest twoje to hobby? Było. No to czemu było to twoje hobby? No, bo tak chciałam. W ogóle w pewnym momencie mojego życia to było gdzieś
26 albo 7 lat miałam, jak wjechałam do Niemiec, to druga. Stało się tak, że ja się napatrzyłam na tym ludzi w Niemczech i oni byli wszyscy ekstrem, potatuowani, kobiety miały pośladki powiększone, piersi. Chciałaś się dopasować? Tak, ja chciałam tak wyglądać. Okay. I mi odjebało i operacja, powiększyłam to, powiększyłam tamto. Napatrzyłam się na Kardashian, im większe biodra, to to. Słuchajcie, powiem szczerze, ja może zbłądziłam wtedy. To nie jest dobra droga, bo ja nie patrzę na to, co ludzie mnie gadali, ale jednak wyszło, że to nie jest mój świat, tylko mój świat jest sport. Okay. Rozumiesz? Mhm. I teraz popatrz, ile muszę się męczyć, żeby to wszystko, kurwa, zwalić, żeby to wszystko... Ja już 11 kilo zbiłam, 4 kilo mi zostało chyba do wagi. Mam 3 tygodnie na to. To też jest męka, wiesz o co chodzi? 16 kilo do wagi, żeby bić się z twoją kobietą. No jest chuj. No rozumiesz o co chodzi, ale ja sobie już wcześniej troszeczkę tam zrzucałam. A ile ci jeszcze zostało? No 4, ale to już... A okej, to luz. Bo wiem, że... Ania, dobrze mówię? Andrzejewska, Anka Andrzejewska. Tak? No, ona też zbija. Ona dużo zbija i ona... Ale ona zmęczona taka weszła do klasy. Dlatego ja sobie szybciej zaczęłam bagę robić, szybciej. Tak. Zanim jeszcze wiedziałam, dobrze, że będę... Ale posłuchaj, okej, miałaś dużo operacji plastycznych i pytanie, czy ty teraz już akceptujesz swój wygląd? Nie. Wciąż nie akceptujesz? Nie, bo schudła mi cały rej mi wisi. I na pewno tą operację jeszcze przejdę, ale to będzie operacja, jak to powiedzieć, żadne powiększanie, żadne nic, tylko nie plastyka, tylko taka, no żeby wiesz, tą skórę, to wszystko... Lifting, no, tak? No, okay. Bo jeszcze chcę zejść, ja chcę zejść do 65 kilo, bo tam jest najwięcej zawodniczek i tam chcę się napierdalać. Pytam o to dlatego, bo zauważyłem na twoim Instagramie, no, że przerabiasz zdjęcia w Photoshopie i jest, to... Jest, w końcu ten temat zmniejszasz poruszony. Sobie i nogi, tak. I czasem sobie, nie wiem, czy powiększasz tyłek. No właśnie. W jakim celu to robisz? No, żeby dotrzeć do tej takiej idealnej figury. I myślę, że mi się to uda już niedługo. A nie uważasz, że właśnie poprzez przerabianie sobie zdjęć, że często influencerki przerabiają zdjęcia, no, a później, wiesz, dziewczynki patrzą na to, albo nawet już starsze kobiety i popadają w kompleksy przez to, że wy tak naprawdę... Ale posłuchaj, bo ty tak naprawdę co nie mnie wyglądasz... interesuje, że ktoś popadnie w kompleksy, skoro ten świat jest zbudowany, kurwa, na internecie. Ten świat jest zbudowany na show biznesie. I jak ty mi powiesz, nie przerabiaj sobie zdjęć, no to co mi to da, skoro ona powie, pójdzie na milion innych kont i zobaczy to samo? Tego nie zmienisz. To samo, jak sportowcy zapierdalali 15 lat sportu i zarabiali 10 tysięcy złotych za walkę, a wyjdzie taki Gimper i Laluna, która nigdy nie mieli nic wspólnego ze sportem i zapierdolą sobie za taką sumę walkę. Gdzie jest sprawiedliwość? Nie ma sprawiedliwości teraz. A ja nie rozumiem analogii za bardzo. Ty no jak rozumiesz tą analogię? Zrozumiałeś to? Znaczy, to są jakby trochę dwa różne przykłady. Ja też na przykład ale dałam czuję... ci tylko przykłady, rozumiesz? Ja dobra, wiem, o co ale chodzi. To inaczej Gimpera zapytam, bo ja na przykład uważam, że gdzieś, ja okej, okay, rozumiem, ja, że sobie ja pryszcza ktoś... Ja się nie ukrywam, nie ukrywam. Robię Photoshop, używam filtry. Ja o tym mówię jawnie, bo ja to kocham, po to to jest. Bo nie widziałem właśnie, żebyś ty się do tego przyznawała tam gdzieś po zdjęciach. Ja nie, na Insta Stories no, akurat. Oczywiście, ja na cały czas tak, że jak okay. Zawsze jest pytanie, na to początku narzuca, jeszcze, że jak tak, robiłam kocham Photoshopa, to wszystko mi kurwa latało z tyłu, a teraz już jestem tak profesjonalna, że nieraz mi się coś tam tylko lekko wygnie. Szafka. Nie tam, kurde, płytki to... No, to wiecie, ale ja się tego przyznaję. A to tobie się to podoba faktycznie, ten efekt po przerobieniu tego zdjęcia, że uważasz, że jest lepszy niż tak, bez tego? Tak, no bo ja na przykład kiedyś jak byłam szczupła, to sobie zdjęcia powiększałam, bo chciałam mieć większe pośladki, nie? A teraz chcę dojść do takiej sportowej sylwetki i sobie go na przykład zmniejszam i dążę do tego. A nie masz potem czegoś takiego, że jak przerobisz zdjęcie i potem patrzysz na nie, a patrzysz na siebie w lustrze, to mówisz, kurwa, ale chujowo, że tak nie wyglądam? Nie, że chciałam w ogóle, wyglądać bo ja to, jestem zajebista. No, bardziej ci się podoba to, co jest na zdjęciu. Ale ja jestem tak zajebista sama w sobie, ja siebie kocham, że mnie to nie interesuje. To no jest tak, Instagram. Ale właśnie z tego, co mówisz, wychodzi, że nie akceptowałaś siebie przez długi czas, że chciałaś no wyglądać tak, jak ci ludzie. Ja wam powiedziałam, no przecież kurwa ludzie, no to jest nie jest trudne do zrozumienia. Ważyłam 55 kilo, non stop byłam chuda, chuda, chuda. Podobały mi się wielkie kobiety, wielkie pośladki. No to przerabiałam sobie zdjęcia na wielkie, poszłam się zoprowadzić, zrobiłam się dużą. Mhm. Teraz. Robię się na sportową sylwetkę, dajcie kurwa czas, 11 kilo zeszło, poczekajcie pół roku. Ale i tak będę napierdalał Photoshopa, bo ja to kocham. I co, kto mi zabroni? Mój Photoshop, nie, moja dupa, mój Instagram. To jest nie, moje tak, życie. Nikt ci nie zabroni, ale właśnie ja na przykład uważam, że to młode dziewczynki, ty okej, masz trochę starszą widownię, ale że młode dziewczyny się wzorują i chcą dobra. Koniecznie tak wyglądać jak influencer. Okej, ale to skoro teraz... chcesz takiego pytania? Ale już zadałem, już znam twoją wypowiedź. A mogę teraz ja ci zadać pytanie? Dobrze. Młode dziewczynki oglądają i dostają kompleksy. Co powiesz na to, jak młode dziewczynki oglądają, że młode dziewczynki się napierdalają po ryjach? Napierdalają się w sportowych warunkach, w rękawicach, z sędzią, przygotowują się dużo. Ja na przykład w Fame kto? Lubię porównywać. Co? A ty mówisz wszyscy, o to na Fejmie. Nie, mówię o Fejmie. Ty widziałeś te gale, te wszystkie, te kurwa, takie wiesz...
podrzędne? Widzisz, no to, co tam się dzieje? Git, ale też masz sędziego, widzisz? Też masz zawodniczki, też jest to na sportowych zasadach. Coś ale, napierdala, no to, to moim zdaniem napierdalanie to się, samo. A walka to jest w oktagonie... patologia pełna, w fejmie. Wiecie, dlaczego ja przyjechałam tą walkę teraz? Aha. Bo jeżeli to było na pierwszych od tych, gdzie walczyły te wszystkie te, ci ludzie, co były pierwsze te konferencje, ja bym tam w życiu nie weszła. Ja dlatego tu weszłam, bo zrobił się poziom sportowy. No dobrze, ale to uważasz, że na przykład od Esmeraldy Godlewskiej nie, jesteś ja o niebo, niebo wyżej? Ja ją uwielbiam, tą dziewczynę, no bo też ma wszystko, do... ale tam była patologia, po prostu tam była patologia i nie chciałam tego. Ja nie jestem osobą, która by była święta. No też dobrze, ale czemu była patologia? Czemu była... Pamiętam, że patologicznym na konferencji było na przykład to, że chyba Godlewska rzuciła kubkiem, a tutaj zrobiłaś dokładnie to samo i odlałaś. Ale to wszędzie się rzucałem kubkiem, nie, to nie chodzi o to. To nie chodzi o... Nie, 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 no kurwa, no ludzie nie oszukujmy się, że wcześniejsze fejmy były, jakie były, tak? Ja myślę, że nie były daleko od tego, co dzisiaj na tak, początku odjebaliśmy. Nie, 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 nie mówię ja myślę, tego, że to było ale mówię bardzo od blisko. Sportowych stylów. Okej, okay, nie darliśmy, nie wyzywaliśmy się od chujów jeszcze i wiesz. Ja mówię o walkach, co tam się działo, a teraz co się dzieje, jest mega sportowy, no zobaczcie na Martę Linkiewicz. No, to bardziej się ludzie przykładają. No, no nie? Dokładnie. Dobra, zaraz wrócimy właśnie a do... A ile ludzi się w ogóle wyszło z patologii, wyszło z narkotyków, tak, jeśli chodzi o Martę Linkiewicz, ona dużo ma przemiany, teraz jest bardzo skupiona. Bardzo dużo osób tam ma przemiany, ja też mam przemianę. Ty dopiero zaczynasz tą drogę. Zaskoczyła mnie jedna rzecz, bo ja na przykład mam podejście takie, niech każdy robi sobie co chce, bo już piję do OnlyFansa She. Uważam, Jezu, że niech każdy robi sobie co chce, ale zaskoczyła mnie jedna twoja wypowiedź, że ciebie to wręcz cieszy. To, że jacyś faceci mówiąc... Jak to określić ładnie? No, robią sobie dobrze na przykład do ich, jej zdjęć. Ale powiedziałeś, że dla ciebie jest to... Ale to jest do ciebie pytanie, przepraszam. No. Bardzo chciałem do... pobronić. Powiedziałeś, że ciebie to wręcz cieszy. I ja... Są różne fetysze. W jakiś sposób zdobyłem dostęp do OnlyFansa She. No. I tam jest na przykład tak. Zdjęcie stóp, jedno zdjęcie $15, trzy zdjęcia $30. Zdjęcie... Bast, to są piersi, tak? Klatki, tak? Tak. No to też można kupić za $33. Tylko one nie są rozbierane i tak. Okej. Okay. To są zdjęcia, gdzie biust jest tak jakby uwydatniony, jest jakby, wiesz, mocno na zdjęciu, ale OnlyFans jest no nudity. Ale to czekaj, to przecież ty masz tyle pieniędzy, dlaczego to? Jest nagość na OnlyFansie. Nie. Jest dozwolona, chcieli to znieść. A że dozwolona jest, ale że ona prowadzi no nudity, bo jakby ona się nie czuje jakby tym, że nie chce. Dobrze, dobrze, ale okej. Ale mam pytanie. Ale poczekaj, ja... Kazałeś mi zadawać pytania i się wtrącać. Bo Sylwester próbuje dokończyć swoje pytanie. Ale jedno pytanie. Ale daj mi jedno zadać. To ja idę stąd. No, dawaj. Że są na przykład też można wykupić sobie filmy i tak dalej, tak. Ale chcę zrozumieć, dlaczego, bo użyłeś tego, okej, okay, ja rozumiem, że akceptujesz to, że twoja dziewczyna to prowadzi, ale nie rozumiem tego sformułowania, że ciebie to wręcz cieszy i czujesz, że... Podniecenie. Kręci mnie to. Ale dlaczego ciebie kręci to, że jakiś facet, bo to tak w ten sposób ująłeś, że jakiś facet do jej zdjęć sobie robi dobrze. Znaczy, jak laski wrzucają foty, ustalmy jedną rzecz, jak laski wrzucają foty na Instagrama, to też często polega na tym, że faceci sobie robią dobrze do tych zdjęć. W sensie to się dzieje. Do zdjęć na Instagrama nigdy. Dlaczego? To cię nie podniesie nigdy. Z wyroli jesteś, na pewno musisz. Ale to wiesz, wchodzę już na te strony takie, już gdzie przyszedłem. Ty, no widział, że szybkie podnieca. A nigdy z Instagrama nic nie wyjąłeś do fabfolderka? Nie mam w ogóle fabfoldera. Nie ma fabfolderu? Nie mam fabfolderu. No dobra, fabfolderu. Co to jest? Fabfolder? Ale to jak... nie po co. Teraz jest tak szybki internet, po co komu fabfolder? Co to jest? No masz w jednym miejscu. No że masz taki folder, dostęp. Że chcesz sobie, mężczyzna chce sobie zrobić przyjemność, to sobie ma otwiera pod ręką ten folder. Wszystko, nie musi szukać po internecie, ja nie? Tylko ma pozapisywane. Ja czegoś takiego nie mam. Nie, to ja stąd uciekam, nie? Dobra, i teraz tak, no na Instagramie, no moim zdaniem tego się... A ty masz fabfolder? Tego się dzieje w fun, proste. Okej, i co tam masz? To taki z boczuchem jesteś trochę, nie? Troszkę z wyrolem takim, no. Troszkę tak. Woda, brzeg, nie, nie dużo rzeczy kręci, ale to nieważne. To zęby zaraz, też moje? Zaraz będzie bardzo źle. Troszeczkę tak, no. O kurwa. To już jest naprawdę dobre, ja go lubię. Jest tak, że jakby oni i tak to robią, nie? Mhm. I teraz na przykład, ja na przykład czuję coś takiego, możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, czy też tak masz. Okay. Że jak czytam komentarze, że oni się nią tak w chuj jarają i wiem, że wiesz, to ja z nią jestem, to wiesz, my się potem kochamy, robimy rzeczy, jesteśmy razem, to jest coś takiego, że jestem z osobą, która jest popularna, lubiana, niedostępna w jakiś sposób. Nie, to jest fajne, że masz potwierdzenie, że twoja dziewczyna jest atrakcyjna dla innych, to ale... Tak, nie jest to jakby, wiesz, coś bardzo ważnego, komentarze, ale jest takie okay, ale natomiast miło komplementuje, gdybym czytał, że ktoś sobie zrobił dobrze,
A ja znaczy, sobie... nie, no to ale stricte może nie, samo to. Ale bardziej chodzi takie... o to, ja bardziej tam przytoczyłem taki komentarz, na przykład, że oni piszą, zdepcz mnie mamusiu, ale bym tam chciał, żeby chciałbym być twoim podnóżkiem. A, to wy idziecie w taki fetysz oni bardziej. Oni ją tak w ogóle czczą, wiesz co chodzi, to jest takie... Czyli ty jesteś, ty po prostu pomyliłeś branżę, ty powinieneś do Dominy, kurwa, zapierdzielać, a nie na fejm. Ja wiesz, jakby patrzę na nią, a chodzicie mówię... w lateksach? Słucham? Lateksy. A to ci po programie powiem. A, dobra. A jak chcesz, możesz dołączyć, zapraszamy. O nie, kurwa! Zapraszamy. To ja bym go zabiła tamtam. Od nienawiści do miłości. Od nienawiści do miłości, to jest cienka granica. Ja już teraz ja zrozumiałam was związek. Bardzo dobrze. Widzisz dlaczego? Czyli to, że powiedziałam, że nie masz jaj i zluzuj stringi, to nawet był komplement dla ciebie. Może nie. Bo ty lubisz, jak kobieta nad tobą dominuje może troszkę. Może nie. Wiesz, ale to, troszkę ale lubisz. Ale byśmy musieli w szczegóły wchodzić. Inaczej, no popatrz na Klaudię, jak ona łapę napnie, nie? To... I to cię podnieca. No, zajebiście no, wygląda moim zdaniem. Zajebiście a może kogoś podniecają moje zęby, kurwa. Zajebiście. Może tak, no, a, ja to wiem, że też mi się podobają. No. I dlatego mówię, ja nie jestem za tym, żeby ją hejtowali i nie jestem za tym, żeby mnie hejtowali. I dlatego dostałeś kubek zimnej wody. To jest bardzo rzeźwiające, to trochę już z ucha mi się udało wypłukać. No właśnie. Więc w porzo. Więc nie, a przecież, naprawdę. Zatem ci pytaj, bo się zastanawiam. No. Tylko żebyś, to nie jest prośba, że ja też chcę to poczuć, okej? Okay? Żeby była jasna. No ja mogę dolać. Tak, jakie emocje w ogóle, bo rozumiem, że to był dla ciebie szok. Nagle, wiesz, jesteś w programie, niby ma być tutaj kulturalnie, ładne kanapy, a nagle dostajesz strzał. Oblany, ty, tak. Ale wiesz co? A że, ale ja co ty poczułeś? Tak, jakie emocje ci towarzyszyły? Tak, szok! Zdezorientowany byłem. Mówię, ale teraz pizda, też ale powiem. Grubo. Aha. Ale że jak już wstawałaś, to mówię, ale będą dymy, kurwa. Bo ja wiedziałem, że ona w tym momencie już, wiesz, tak. Tak, nie, ja już widziałem, co się święci, mówię, dobra, to lecimy od startu na pierdalankę, a gdyby cię uderzyła, oddałbyś? Nie. Okay. Dlaczego? Dlaczego miałbym? Ja bym chciała, w sensie nie uważam, że to jest sposób... Mi się wydaje, że Szeja cię tam klepie po dupie w domu. No może mnie klepać, ja też sobie mogę klepać. Ale dobra, bo mamy teraz... Ale to wiesz, to tak jak mówisz, że ty masz się nie... Ja mam się do ciebie nie wpierdalać, a zobacz, to by się spodobało. Nie, ja się nie... Też już gadasz, co my tam prywatnie robimy. Ale ja w ogóle tego nie neguję, fajnie. Ale nie, no zajebiście, ale to tak samo zobacz. Tylko dopiero teraz zrozumiałam was związek. Słuchaj. To na czym to bo polega? Ja powiedziałam... Na czym to polega, że mówisz, że ja nie mogę się wypowiadać o twojej walce, a ty się wypowiadasz, co ale my ja w sypialni robimy. Ale to powiedziałam. No ale zajebiście, to się mi to w nie przeszkadza ja na przykład. W życiu do ciebie, na ciebie to... i na jej temat nawet ale się nie pytali. Ale też to powiedziałeś na Insta Stories, że tam wiesz, baba mnie bije, nie mam ja. Tak, no później jak już zobaczyłam, jak ty zacząłeś lecieć ze mną. No ale to w sensie moim zdaniem to jest okej, żeby tak dyskutować. Okay. Mi to nie przeszkadza, że ty masz jakieś teorie, wiesz, druga sprawa, ty się zapytałeś, jak on się poczuł. A jak ja się poczułam, jak on do mnie takie pytanie powiedział? Ja ty rozumiem, jak się poczułaś, bo tak pokazałaś jakbyś mi wyjebał ekspresję, no, dlatego cię przeprosiłem. No, i już dlatego ja cię też przepraszam. Jesteśmy rodziną, kurwa. Nie wiem, czy tutaj walki dojdzie. Tak, tylko nie baw się mikrofonem, bo to wtedy trzaska, wiesz, tak. I będzie, że... Bo fajny mamy programik. Ja ci podoba. Program? Z nami. No, nie muszę kleić nic, bo śmieszny. Już działa wszystko. Śmieszny, sami. Myślę, że jest kleić. Wydaje mi się, że jakbym was puścił... Ale ta woda niedobra, dajcie Red Bulla jakiegoś. Czy ty, jak pamiętam ciebie sprzed wielu, wielu lat, chyba to były lata 2013, 2012, 2014, no. To ja ciebie uważałem, że byłeś trochę takim twórcą patologicznym. Ja się trochę zgadzam. Zgadzasz się? Ja opierdalałem takie rzeczy, że twoja woda tutaj, to wiesz. O, proszę bardzo. No, tak, tak. No widzisz? Tak. Ale spokojnie, Leona, daj nam porozmawiać. Kurwa, my zostaniemy chyba kolegami. I oczywiście wcinaj się, ale... Nie co, będę się już wcinać, daj plaster, tak, kurwa. Tak, daj nam trochę zapalę przestrzeni. Sobie. Ciszka. Co to jest? Bez nikotyny, taka wiesz, okay. Rozluźniająca. I moje pytanie jest takie, bo wtedy to było bardzo popularne, bycie właśnie takim ostrym, zaczepnym, posiadanie ostrego języka. Czy ty taki byłeś naprawdę, czy robiłeś to pod publikę? Wiesz co? Po to, żeby wiesz, mieć te kliknięcia, bo przyciągało to bardzo. Tak? Ty miałeś tak, wtedy najmocniejszą strowo, społeczność. Fuj. Ojej, to materiały moje niektóre no, widzisz, były takie no, ciężkie. No widzisz, no ty się dziwisz. Mega. Wiesz co, teraz tak, bo teraz na przykład już trochę inaczej. Inaczej, gadam. Bo wyrosłeś. Trochę inaczej, tak. Inaczej, wiesz co, pierwsza rzecz jest taka, że ja wtedy też w takim towarzystwie siedziałem, które tak się komunikowało. A ja jestem całe życie. Więc dla mnie to było naturalne, że wiesz... Talona Golda 3 razy w tygodniu, wiesz, na imprezach się spotykaliśmy, wyzywaliśmy się w chuj, że często na przykład, wiesz, najebani, potem robiliśmy sobie obraliście się piwem. Konkursy, tak, znaczy bardziej robiliśmy sobie na przykład takie, wiesz, albo dyskusje sobie robiliśmy, albo jak już się najebaliśmy, takie, wiesz, kto komu lepszy pocisk pociśnie, nie? Miałem znajomych freestyle'owców sporo i wiesz, oni tam freestyle'owali, cisnęli sobie, mi to się zawsze podobało, taka gra słowem, ale przez to... Ile ja w tym siedziałem, to naturalnie też strasznie dużo bluzgałem. To był dla mnie naturalny język. Czy to byłeś prawdziwy zresztą, ty w tych ja miałem 18-19 lat. Natomiast z jednej strony to byłem ja, natomiast wiesz co, wtedy 28.
Ja wtedy też widziałem, że to działa i trochę widzisz. To podkręcałem. I ja to podkręcałem pod filmy, w sensie na przykład miałem taki już w takim najgorszym momencie takie filmy, za które ja się na przykład dzisiaj mocno wstydzę. Jakie to są na przykład to często filmy? Są jakieś tam losowe odcinki po prostu, w których grubo leciałem. To ja na przykład przed filmem waliłem potrójną kawę, puszczałem mocną muzę, pobudzałem się do tego stopnia, że kurwa miałem mrówki na ręce, nie, że już taki po prostu z tych emocji włączałem nagrywanie. 20 minut leciałem na pełnym gazie. Ale co, cisnąłeś z ludźmi? Tak, tak, zaraz tak, na przykład, nie? Na przykład, tak, jechałem grubo i wiesz, wyłączałem nagrywanie i wiesz, taki już zjazd miałem i już do końca dnia wypróty z energii. Tak, więc to no, było... Zaraz będzie jasność. Więc to było takie podkręcone, bo wiesz, co, wiedziałem, że to działało. Zresztą ja o tym też chyba mówiłem w rozliczeniu z przeszłością później, że trochę już... Wiedziałem, że ludzie tego oczekują z jednej strony, tego gimpera, z drugiej strony ja nie widziałem złych konsekwencji mówiła, tego, co robiłem. Lubi, że ona robi jakieś fajne ale filmy. Bo teraz się zmieni właśnie. Teraz już właśnie inne rzeczy robię. Więc z drugiej strony ja widziałem, że to działa, że ludzie tego oczekują i że przynosi to liczby. No to mówię zajebiście, no to robię działanie A przynosi skutek B, który jest dobry z mojej perspektywy, no to robię więcej, nie? Po prostu. Czyli było trochę ciebie tam, ale też dużo podkręcałeś. Taki podkręcany biznes. Byłem bardzo, tak, nie? Tak, okej. Okay. Kulminacją tego wszystkiego było to, że TVN wyemitował na twój temat, TVN Uwaga chyba, bardzo duży program, który wstrząsnął twoim życiem i ty uważasz, że oni tam skrzywdzili ciebie przez swoją narrację? Czy myślę, to jednak że było... tak. Myślę, że oni, tak jak nie uważam, że ja byłem czysty. A widzisz, karma. Słucham? Ja uważam, że przegiąłem pałę. Ja uważam, że przegiąłem pałę, natomiast uważam, że oni też przegięli pałę. A że w no jaki to sposób to było, To było popodkręcane, wiesz co, mega mocno. Tam były takie kadry, że w ogóle, wiesz, jakieś czarno-białe, groźna muzyka, chłop siedział w kinie, wiesz, oglądał na takim wielkim ekran. Tak, wiesz, w slow motion, porobione takie rzeczy. Co to, kurwa, wiesz, jak wywiad, bo oni byli u mnie na chacie. Jak wywiad ze mną robili, to pytania wszystkie z presupozycją, tendencyjne, pod tezę, jakby taki jest typ robienia tego typu programów, nie? Jak superwizjer czy uwaga, czyli one są robione pod tezę. No tak. No, czyli uważam, że jakby... Czy pytasz, czy materiał był obiektywny ich? No nie był w chuj, ale... I czy uważam, że to jakby to było krzywdzące? Pewnie tak. Czy uważam, że to usprawiedliwia jakieś rzeczy, które robiłem? Nie, absolutnie. Nie, ale to jedno nie wyklucza drugiego po prostu, tak, nie? Tak, oczywiście. No, ale... dojebała cię karma, krótko mówiąc. No, myślę, że trochę tak. No, ja też w życiu miałam karmę. Ale po tym wszystkim postanowiłeś się zmienić. I to jest właśnie, czy to zrobiłeś... No, po dzisiejszym nie widać. Czy zrobiłeś to z pobudek właśnie moralnych, że mówisz, oj, tak nie można robić, jak robiłem? Czy zauważyłeś na przykład, bo to się zbiegło w czasie z tym, że do branży influencerskiej zaczęliśmy być zauważani przez domy mediowe i zaczął płynąć spory strumień gotówki. Ale ten strumień gotówki był zarezerwowany tylko dla osób grzecznych. Z poprawnym wizerunkiem. Tak. I czy to u ciebie była ta przemiana związana właśnie z tym, żeby to trochę... to już nie zarabiałeś, jak byłeś niegrzeczny. No mniej zarabiałem, ale mniej. Dużo by stracił. Myślę, że na pewno mnie. Myślę, że ilość współprac, które ja potraciłem... A na początku na tym niedobrym gimperze się wybiłeś. Nie, ja się wybiłem na poradnikach do gry komputerowej, ale to jest inny temat w ogóle. Nie, myślę, że na tym gimperze niegrzecznym, no to... Był drugi pik taki. To był taki, wiesz, drugi pik. Pierwszy pik miałem. Ale no właśnie, moje pytanie, czy ta twoja przemiana to jest, że zrozumiałeś swoje błędy, czy jednak koniecznie chciałeś zaczerpnąć z tego źródła gotówki? Wiesz co, ja myślę, że tam było dużo różnych emocji i pobudek, bo to też nie jest tak... Nitro na przykład ostatnio powiedział, że to był taki punkt, że jest zły gimper, pstryk, jest dobry gimper. Tak. No nichuja tak nie było. To w sensie... właśnie, on ci powiedział, że ty właśnie... Takie mogło być wrażenie z zewnątrz. To zaraz nawiążę do jeszcze Ksali. Takie moim zdaniem mogło być wrażenie z zewnątrz, zresztą ja to czułem, bo było tak, że na przykład ja przed Lekko nie będzie, pomiędzy tam tą sprawą z TVN-em, a Lekko nie będzie były chyba ze 2 lata i ja przez cały ten czas przekminiałem ten swój content, zmieniałem sposób wypowiadania się, ja wtedy też na terapii pracowałem dużo, w chuj przekminiałem i mnie na przykład z jednej strony mega gniotły hejty, w sensie tak jakby szczerze, jak gdzieś pisałem wtedy po tej całej akcji, jak gdzieś pisałem komentarz, zostawiłem na przykład, nie wiem, Gargamel coś wrzucał, ja tam coś zostawiłem, jakiś komentarz, że fajne, to miało 200 lajków, a komentarz wypierdalaj miał 1500 polubień. I mnie to gniotło psychicznie, męczyło mnie to, że jestem... A ja mam takie jeszcze pytanie, mogę? Dokończę Ostatnie. Tylko i już ci dokończę tylko. Więc to jakby Gimper była... dokończy, to jest interesujące, co? Więc tak, jakby bardzo, to była jedna rzecz. Chciałem... Druga rzecz, że jakby wiesz, strasznie dużo jakby bliscy się o to pytali, ten materiał z TVN-u, bo to było mega mocne, to było jakby wstrząsające, przerabiałem to na terapii też, bo ja też miałem taką, może nie, że depersonalizację, ale też na się zastanawiałem, okej, prywatnie jestem taki, przed kamerą jestem taki, jakoś to sobie musiałem poukładać, to była druga rzecz. Trzecia rzecz była taka, że tak, jakby już na przykład pozmieniałem trochę te swoje materiały, wynikało to jakby wiesz, z różnych przemyśleń czy czegoś, a czułem, że pomimo tego mam kurwa taką łatkę po tym materiale, że miałem wrażenie, że nieważne jak je zmieniam, to nie mam deal, jest zamknięty kurek i chuj,
I to mnie wkurwiało zajebiście, że czułem, że pracuję nad sobą, zmieniam się, mam inne podejście do tych materiałów, a tak jakby wykonuję pracę i nie mam efektu. Okej, ale w pewnym momencie udało ci się odwrócić tą, przylekko nie będzie. Tą monetę. To właśnie tak, tak przylekko nie będzie. Tak. I Ksajon na przykład ostatnio ci zarzucił, że Gimper z tego niepokornego chłopaka stał się wręcz takim manekinem, słupem reklamowym. I czy ty się zgadzasz? Ja myślę, że był taki moment. Ja myślę, że przez rok, dwa, wiesz co, przylekko nie będzie. Przed rozliczeniem z przeszłością myślę, przylekko nie będzie. Może tam jeszcze później, z rok później, po rozliczeniu z przeszłością jeszcze miałem, wiesz co, ja miałem jakby po sprawie z TVN-em strasznie dużo czegoś takiego, o czym Monika Kociołek mówiła, czyli że opinia ludzi w internecie mnie bardzo blokowała wewnętrznie. I ja, wiesz, zachowywałem się trochę tak, żeby się zachować tak, jak oczekują ode mnie ludzie. Zresztą ja o tym też mówiłem w rozliczeniu, że trochę po to je nagrywałem, żeby to strzepać, kurwa, z siebie taką blokadę. I na przykład teraz nie czuję tego zupełnie. Teraz jakby tak jak gadam, to jakby... A ty, Gimper, jesteś, bo Laluna twierdzi, że jest w 100% sobą. Ty uważasz, że można w ogóle, będąc gdzieś tam topowym twórcą, być w 100% sobą? Zależy, co to znaczy być sobą, nie? W sensie, bo jakby ktoś może czuć na przykład, że jest sobą, a później dojdzie do wniosku, kurwa, chyba jednak trochę pod oczekiwania. Czy czasem się hamujesz w internecie ze swoimi opiniami prawdziwymi? Nie, bo wiesz, raczej, nie. Teraz już raczej nie. Okay. Teraz już raczej nie. Że co, że się patrzy na to, co ludzie mówią? No wiesz, mamy też teraz poprawność polityczną. Jakbym się i tak hamował, dalej, to będzie tym tekstem nie zajebał. Co mamy wspólnego z polityką? Informacja o biletach. Jakbym się hamował, to pewnie bym ci nie wyjebał tak głupkowato tym tekstem na początku. Ale nie, myślę, że żałujesz tego. A ja też żałuję tej wody, Ja uważam, że fajnie, że jakby wyszło show. O, nie, uważam, właśnie, tak, no i ja proszę bardzo. Tylko, że ja nie chciałam tego show, bo zaraz będzie hejt, no, kurwa. Ja też nie chciałem tego show. No widzisz, ja jestem sobą, to była reakcja. Dobrze, ja się cieszę, że ja cię w ogóle nie jebłam, bo dopiero by było. Ale to byłyby, kurwa, szoty, nie? Tak, tory, kurwa, to co wy chcecie w tym programie? Żebym ja siedziała i facet mi ubliżał? No skąd ty się wziąłeś, powiedz mi? Skąd wy macie Robert te kurwa Karaś, baby Nitro tutaj? Skąd no, wy macie te baby, że one siedzą i ktoś im jedzie, a one siedzą? Ja jestem kobietą z krwi i kości, w 100% charakterną. I kurwa 120-kilowy chłop stanie, obrazi mnie, to mu wypierdolę na szczękę od razu. Taki mam charakter, ale nie szukam zadym w życiu, ale taka jestem od urodzenia. Mnie to nauczyło. Ja od 16 roku życia przebywałam w takim, a nie innym towarzystwie. Chodziło się po imprezach. Znam życie od podstaw. Nie szczycę się tym, że się latało po dyskotekach, biło i tak dalej, bo to są przeszłość. Ja jestem mamą, ja na co dzień pracuję, zajmuję się córką i tak dalej. Ale ja pochodzę ze świata takiego, jak pochodzę. I co? No taki mam charakter. Nie, ja ci powiem tak. Ja tak uważałem na początku, gdy siebie jeszcze nie znałem. Po prostu to były moje obawy. Oceniałeś się po okładce. Moje, to był, albo słuchaj, to były moje obawy. Ale porozmawialiśmy przed... kanapa jest niewygodna. Porozmawialiśmy przed konferencją i na przykład na pierwszej konferencji zrobiłaś bardzo fajne show. No fajne! Z tym arbuzem, że wymyśliłaś... To był najmocniejszy, w ogóle najmocniejsza część całej konferencji w ogóle, moim zdaniem. No fajne, ale fajne, nie? To po TikToku po 2-3 miliony robiło. Zgiotła arbuza, a wszyscy, kurwa, ona zgiotła tego arbuza, niepotrzebnie. Ja mówię, nie, ludzie, wy nie rozumiecie tej koncepcji, dlaczego ja to zrobiłam. Bo Klaudia naprawdę jest bardzo silną kobietą, żebyście, kurwa, zobaczyli, z kim wychodzę do oktagonu, a nie z jakimś lepszym. Żeby była jasność, ja teraz już ciebie tak nie oceniam, uważam, że coś fajnego wnosisz do... Tylko za bardzo... Tak, tylko się w pewnym momencie bałem, że na przykład Gimperowi wanisz i to już by była przekroczona ta nie, granica. Nie, no nie, no... Bo chyba, żeby do mnie skoczył. Chyba, żebyś do mnie skoczył, to bym nie stała. Ale ja naprawdę przyszłam tu... Jakbyś mnie oblała i bym wstał do ciebie, byś mi zajebał. No to byśmy się napierdalali. Napierdalalibyśmy. Ja bym się nie napierdalał z tobą. Tak kończąc, miałem do ciebie jedno pytanie, bo doszły mnie słuchy, bo ty miałeś dramę z Ksajo, tak, co nie? I podobno bardzo zabiegałeś, żeby być w tej samej federacji, co jest akurat Ksajo, że gdzieś tam w przyszłości ja myślisz... Ja to nawet na konferencji powiedziałem, tak. Że bardzo ci zależy na tej walce z nim. Dlaczego? Czy gdzieś tak ci to zostało z tyłu głowy, ta drama z nim? Gdzieś cię w jakiś sposób to odczułeś, wziąłeś personalnie, że koniecznie chcesz mu wyjaśnić w oktagonie? Wiesz co, ja uważam, że walki na Fame MMA są ciekawe, jeżeli masz jakieś podłoże w historii, która jest między zawodnikami. Okej, teraz zaproponowali mi trąbę, gdzie właśnie tego nie mamy i jest stypa na tych konferencjach, nie? To znaczy oczywiście zapierdalamy, oboje na pewno damy fajną, ciekawą walkę, kurde, ale no, z Ksajo by iskrzyło. I ja jak na przykład pytali mnie o przeciwników, to ja się zastanawiałem i szedłem kluczem, z kim może iskrzyć, z kim może być, wiesz, jakaś ciekawa historia. Więc ja tam rzucę na przykład, nie, Multiego. Nie chciałbym z tobą. Ja się boję troszeczkę ciebie, wiesz, myślę, że mogłabyś mi nawkładać. Znaczy w ogóle temat walk kobieta-mężczyzna to jest, wiesz, mężczyzna przegrywa, czy by wygrał, czy przegrał. Mężczyzna to przegrywa na starcie, jak dostaje pytanie. To jest taka pułapka trochę bez wyjścia. Czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz, to jest źle. Nie, no ja żartuję, ale wracając, ja tak sobie pomyślałem. Ja wtedy jakby potencjalnymi rywalami moimi mieli być Nitro i Ksajo, między innymi. I tam była taka dyskusja, że dwie federacje, Fame i jeszcze jedna,
obie mnie informowały, że XIO zakontraktowani. Że XIO i Nitro, bo to też jakby chodziło o obu tych panów, że są zakontraktowani u nich. W związku z tym ja mocno to weryfikowałem, bo nie chciałem sytuacji, że wiesz, gdzieś pójdę, się okaże, że potencjalni rywale są w tej drugiej i będę musiał na przykład mieć przeciwnika, który jest, wiesz, dużo wyższy, dużo cięższy, z którym nie będę miał vibe'u żadnego, żeby zrobić coś ciekawego i że to może się jakoś tam źle odbić. A wiesz, ja od razu podpisywałem kontrakt na kilka walk, więc to jest taka decyzja, no na kilka lat pewnie, nie? Albo na dwa lata na przykład minimum, gdzie się wiąże. Więc dlatego to było dla mnie istotne. Tak. Chciałbym zapytać odnośnie ekipy, już tak kończąc, naprawdę wieńcząc ten program. Czy uważasz, że ekipa, ten już największy hype ma za sobą i teraz już są na równi pochyłej? Czy jednak myślę, że coś wymyślą. Będą w stanie coś wymyśleć takiego, że wrócą? Bo... Znając ich głowy, myślę, że bardziej niż na równi pochyłej, to myślę, że jakby zrobili zjazd i teraz będą mieć stabilizację. Myślę, że oni już są na etapie stabilizacji. Że po prostu uplasują się na pewnym poziomie i już tam zostaną. Trochę jak, nie wiem, masz Marcina Dubiela, że on miał pik i potem zszedł sobie i stabilizacja. I jest sobie już na pewnym poziomie i myślę, że oni są już na takim poziomie, mają takie charaktery, że oni już sobie tam zostaną po prostu i będą. Moi drodzy, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Się. Do zobaczenia w piątek. W piątek będzie Shia i Tromba. Cześć. A teraz zapraszam na klip promujący galę Fame MMA 14, który za chwilę na kanale Fame MMA. Dobranoc. Na zasadach Fame MMA.